Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epoch. Idziemy teraz na Hirota i na Herolda. 160 spaczenia, no tak mi się podniosło. Miał być 150, troszkę sobie utrudniłam. Nie mam jeszcze maksymalnego poziomu. No zobaczymy, jak nam pójdzie. Ale idziemy zobaczyć, jaka jest kapliczka. Doświadczenia, no to możemy wziąć. Raczej do niczego nam się nie przyda. Muszę uważać tylko na manę. Do not stand in my way. Rise, my fallen champions. Aid me. This is a mercy. Shatter. Na Herolda, żeby mi mana została, nie? No to jest mały problem. Muszę się wstrzymać. Sons of Arthur, aid me. Pozwolić minionom pracować, że tak powiem. Możemy przyspieszyć trochę. No i jak ja mam uniknąć zimy jego? Aha, nie unikać. Nie mam już maga. Znowu zima. Uciekać. Jest! Wow! Zachowaj obecne. Tak trochę... O! Igła Herolda. Teraz zobaczymy, co to jest. Łamie się, gdy ją trzymasz i zabijasz bossa osi czasu z poziomem spaczenia powyżej 90, powodując, że zabicie bossa osi czasu daje 3 dodatkowe spojrzenia Orobysa. A! To po prostu przyspiesza nam progres. Super, że się udało. Jak to teraz wygląda? 175, czyli o 25 rośnie. No ale mamy już. Maksymalny potencjał wykucia zyskiwany po wzmocnieniu Nemezis jest zwiększony o plus 6. No i co nam rycerka powie? Jesteś. Dobrze wiedzieć, że moja przeszłość cię nie zraziła. Kim jest ten człowiek? To ktoś, kto kogo nie powinno tu być. Ech, ale tak się kończą odruchy serca. To ktoś, kto kogo. Fajnie. Co się stało? To efekt działania mojego szczęścia, spotkanie tego nieszczęśnika i Herolda. Walczył z nim? Nie. Był na kolanach, właśnie zamierzał się poddać i przysiąc wierność. Porzucał nadzieję, wybierając rozpacz. Sprowadziłam go tutaj i wyjaśniłam, na czym polega bycie Heroldem.
W ten sposób mógł na spokojnie dokonać wyboru, nie będąc pod wpływem rozpaczy. Udało się, ale teraz z kolei nie chce odejść. Dobre. Po co posuwać się tak daleko? To nic nowego. W pewnym momencie pozostaje tylko rozpacz, a dzięki Aberrothowi ta rozpacz staje się celem. Dawniej nic bym nie zrobiła, ale dzięki tobie wiem, że jednak może być dla nich nadzieja. Tylko nie może mi to wejść w krew. W przeciwnym razie zrobi się tu tłoczno. O, tak zabawnie nawet. Czy ona uratowała cię przed Heroldem? Znalazłem ją potem. Tak, oczywiście, to pewnie o tobie mówiła. Co o mnie mówiła? Że zabijasz Heroldów i że gdybym do nich dołączył, też bym już nie żył. Tak sobie żartowała. Chyba. Co jeszcze mówiła? Poza nazwaniem mnie idiotą, bo słuchałem tamtego Herolda? Niewiele. Mówiła coś tam swojej przeszłości i o swojej rozpaczy. Dzięki temu czułem się mniej samotny. Ten Herold robił tak samo. Przekonywał, że nie ma innego wyjścia. Że zniszczenie świata będzie łaską dla podróżników takich jak ja. Zapomniana rycerka mówi, że dzięki tobie nasza walka wciąż ma sens, że dajesz nam nadzieję. Powiedziała też, że mnie zabije, jeśli ci o tym powiem. Więc niech to zostanie między nami. Okej, powiem jej. Haha, to dobre, to był żart, prawda? Co ty tu wciąż robisz? Nie mam się gdzie podziać. Mógłbym wrócić do końca czasu, ale co wtedy? Gapiłbym się bezczynnie na chronowyrmy? Spytał Gaspara o pogodę? Włóczyłbym się tylko po monolicie i w końcu popadł w depresję. Chyba muszę zastanowić się nad swoim życiem. To odpowiednie miejsce. Oczywiście, dopóki mnie stąd nie wykopię. O, taki zabawny dodatek. W tym filmiku to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnym. Mam nadzieję, że przy kolejnym Heroldzie, którego uda się pokonać.